curte. Zobaczcie, MG3 do odebrania. Odbieramy. Zobaczmy tą furę. Jestem bardzo ciekawy. To jest nowa marka. Już chyba mamy dwa samochody dostępne. A nie, to jest MG Metro jeszcze, jakieś coś takiego było. O, ciekawe, to jest japoński, to jest chiński? Nie wiem, co to jest. Ale tego Metro kojarzę skądś. Dobra, w każdym razie testujemy tego. Słuchajcie, to jest samochód pięciodrzwiowy. Cześć, a nie wiem, co to, czekaj, ja muszę zobaczyć, jaka to jest marka, skąd oni są. 2015 rocznik to jest. MG5, dobra, zobaczmy. Dane techniczne. Wchodzimy sobie w dane techniczne tego autka. Zapraszam do kompakt, co to jest oczywiście kompakt. I on występuje w różnych wersjach, to jest hatchback. 1,5 litra benzynowy silnik. On jest często montowany w tych chińskich samochodach, wiecie. Czterocylindrowy. 4 albo 6-biegowa skrzynia automatyczna. 5-biegowa skrzynia manualna, takie są opcje. Posiada, ponadto jednostka posiada system turbo Hyper Boost, tak się nazywa, co pozwala osiągnąć prędkość maksymalną w wysokości 200 km/h, czyli standard, czyli zdecydowanie za dużo niż jest potrzebne do normalnej jazdy. 16-calowe koła. No i właściwie tyle, co można wyczytać o tym samochodzie w internecie tak na szybko. Auto zadebiutowało na rynku w marcu 2012 roku, czyli już taki dosyć stary model. Tu widzimy na dole przy zderzaku jakieś LEDy. Ja powiem wam, że brzmi nie najgorzej. Takie raczej bardziej nowoczesne auto, nie te takie LEDy tutaj na zderzaku. Powiem wam, nie jest brzydkie to auto. Ale też ładne nie jest, no nie? Ciężko powiedzieć! Coś jakby konkurent, nie wiem, Volkswagena Polo albo coś takiego, no nie? Jakichś takich małych pierdziawek, no, auto takie... Ale spoko, że są takie samochody w Forzie, które mogłyby też robić jako ruch uliczny w tej grze. Nie same jakieś tam super sportowe. Tylko pojawiły się jak... Znaczy to pewnie jest ta najmocniejsza wersja. W Fordzie zawsze dodają te takie najmocniejsze wersje danego modelu, no nie? No i to pewnie jest też taka najmocniejsza wersja. Ale no... Ciężko mi coś powiedzieć pozytywnego, ale też ciężko powiedzieć coś negatywnego na temat tego auta. Dobra, lecimy na tuning, zobaczmy, co możemy zrobić z tym autem. No bo to jest chyba najciekawsze, no. Tył zabrali od Toyoty Aygo? Co ty? Dobra, robimy to, człowieku. O, mamy... Te standardowe spoilery tu... O Boże. Nie, proszę cię, proszę cię. Chciałem zobaczyć, coś tu będzie, wiesz, fajnego, ale no nie. 16-calowe kółka. Kwadratowy wydech mamy. Dźwięk, powiem wam, nie jest najgorszy jak na 1,5 litra, no. Pony dragowe. Dobra, dystanse. Z przodu też. Pięknie. Szeroki kapciuch z przodu. Cal nam niepotrzebny. Dobra. Spoilery już patrzyliśmy. Silnik. Zobaczmy, ile ma mocy w standardzie. 105 koni mechanicznych. Czy pokażę wnętrze? Tak, zaraz sobie zerkniemy do wnętrza. Silnik i słapy. Ej, tutaj nie ma nic ciekawego. Najlepszy byłby ten dwulitrowy silnik. Sprężarkę. Napęd naprzód zostawiamy i ładujemy mocy. To musi jakoś jeździć, umówmy się. O, teraz to tak. Nie ma body niestety. Nie ma, jest taki goły i wesoły, no. Ale chyba widzę zastosowanie do tego samochodu, wiesz? Teraz wam pokażę. Dobra, było 105 koni, a jest 720. Ej, ale on wcale nie jest lekki. 1200 kg wagi to jest dość sporo, nie? A wydaje się samochód taki, no... wybrakowany dość, zgadzacie się? A, czekaj, bo myśmy jeszcze wagi nie zmniejszyli, dobra. No my to zaraz naprawimy. Tutaj jeszcze mamy redukcję wagi i redukcję wagi, o słuchajcie, 170 kg, co daje nam 1008 kg wagi. To już jest bardzo pozytywnie.
dajemy sobie lepsze sprzęgło, dajemy sobie inną skrzynię biegów. Jeszcze wałem napędowym trochę zmniejszymy wagę. 999 kg wagi teraz. Zaraz spróbujemy założyć jakieś lżejsze felgi i zobaczymy, co to będzie. Może się okazać, że to będzie bardzo lekki teraz samochodzik. Dobra, zobaczymy. Te są najlżejsze. Minus 15 kg. No to jeszcze coś tutaj ugramy, no nie? Poczekaj, może znajdziemy jakieś ładniejsze. Dawaj te. Moglibyśmy dać jeszcze węższe te kółka i wtedy mamy już chyba taką najniższą wagę, ale my potrzebujemy szerokich kółek. No nie? Felgi już mamy. Mamy odpowiednie, to mamy ok. Nie wiem, czy dałoby się uzyskać więcej mocy jeszcze z innym na przykład doładowaniem, albo w ogóle z innym silnikiem. Na pewno niższa waga by była z tym 1.4. Motorbike engine. O, z tym by był bardzo lekki, coś tak czuję. O kurde, 889 kg wagi. No ale ten silnik za mało powera. Zobaczymy później jeszcze ten silnik, jak ten nie będzie furczał, nie? 1.6 Turbo Rally. A zobaczymy na razie ten. Ja myślę, że ten dwulitrowy powinien być. No kurde, 2 litry do 984 kg, człowieku. Zaraz go zobaczymy. Aha, mamy jeszcze zobaczyć w środku, tak? Dobra, to chodźmy do Forza Vista. Zobaczmy co on, ale ładne światło mamy akurat, no nie? Ty. Klikam, żeby otworzyć wszystkie drzwi i nie mogę, muszę wszystkie, tak wiesz, po kolei robić, ale da się je otworzyć, okej. Okay. Pod maskę już nie zajrzymy niestety, bo żeśmy zrobili swapa. Ach, mogliśmy od razu zajrzeć pod maskę. Mamy jakiś bagażnik, nie największy, nie najmniejszy. Jakieś tam, wiesz co, nie wygląda na pierwszy rzut oka źle ten samochód, no nie? Musielibyśmy sobie do niego wsiąść w rzeczywistości i podotykać tych wszystkich pewnie twardych plastików. I sprawdzić wtedy, no nie? Jak myślicie? Dobra, wychodzimy stąd. Pyk. Trzeba mu ten nudny kolor zmienić, umówmy się, nie może być taki paskudny. Ciekawy jestem, czy ktoś już zrobił jakieś malowanie do niego. Patrzcie, już są. Już są. Dobra, mam tutaj jakieś malowanie. Bierzemy. Jak myślicie? Będzie śmigać furę teraz? No, tam mamy chyba ponad 800 koni mechanicznych. 1000 kg wagi niecałe. Powinno latać. Budżetowe auto, nie? Ja bym widział to auto z bodykitem. I konkurenta dla Toyoty GR. Tej Yaris. Dobra, posłuchajmy gościa. Aha, tu trzeba biegi wyregulować, okej. Regulujemy biegi. Tu chyba mam... zróbmy tak, a potem się jeszcze porobi inaczej. Tam, czekaj, ile on tutaj może pojechać? No, żeśmy go tak stunigowali, że i prawie 4 paki by poszedł. Dobra, teraz tutaj dajmy na twardo. I tu dajmy... Chociaż kurde, tył powinniśmy chyba na miękko. Zaraz spróbujemy jeszcze różnych opcji. nie wiem, co nam z tego wyjdzie. Dobra, na razie zostawimy tak. Dyferencjał blokujemy. Budżetowe auto będzie, to wam tylko tyle mogę powiedzieć. Dobra, mamy przygotowane auto. Ślizga się. Mam już gotowy samochód dragowy, słuchajcie. Aha, jeszcze musimy ciśnienie w oponach zmniejszyć. A, już jest, okej, okay, już jest zmniejszone. Spoko. Zobaczmy prędkość maksymalną na tej, umówmy się, świetnej konfiguracji. Ale wariat, tak da się go na pewno przyrobić, jak każdy samochód, nie? Da się zrobić tutaj na koksa. A, podskakuje. Ty! Jak to się dzieje? Ty, on z napędem... Ej, on z napędem naprzód... Staje na koło! Widzisz? Lekko się podnosi.
O kurde. A to wiecie, bo to zawieszenie trochę to powoduje, nie? Ale śmieszne to jest. Trochę się podnosi. Dobra, a wsteczny? O, chyba coś będzie z tego. Nie wiem, czy nie ma za mało momentu. Poczekaj. O kurde, człowieku. Dobry ma moment, tylko trzeba go przygazować. Ej, jak zrobię? To żyje, no. Trzeba go na obroty wrzucić, bo tutaj mamy, no niestety za mało silnik, nie ma tutaj możliwości zeswapowania jakiejś V8-ki. Ale wydaje mi się, że ta dwulitrówka ma największy moment obrotowy, a to przy Willy jest najważniejsze. Dobra, pa. Czekaj. Trzeba go jeszcze tutaj dostosować, moment, zaraz zrobimy. Dobra, żeby chłop się utrzymał, no musimy zrobić tak. A co ja tutaj? Nie, tu jest chyba... O, dobra, dajmy go całkowicie na miękko. Tutaj dajmy wysoko, żeby stał. O! Dyfel zablokowany. Dobra, spróbujmy teraz. Chyba go trzeba trochę pod górkę robić. Dobra, kle. Kurde. Ekstra! Robi to z tego! Z miejsca już! Nic nie trzeba dotykać. Dobra, spróbujemy wydłużyć trochę wsteczny. To chyba trzeba wydłużyć jedynkę też. Teraz już z miejsca wstaje. Ej, ale on nawet wstaje na koło, jak do przodu jedzie. To jest ciekawe. Nie, bo to zawieszenie. Trzeba w odpowiednim momencie gaz nacisnąć i zobaczcie. Trochę się podnosi. Poczekaj, w tą stronę się ustawię. Widzicie? Czekaj. Śmieszne to jest. Nieźle, nie? Dobra, czekaj, teraz spróbujemy tak. Jedziemy. O kurde. Trochę wydłużyłem ten wsteczny. Czekaj, jeszcze popróbujemy. Lampa spadła! Dobra, wsteczny chyba za mocno wydłużyłem. Osobie chłop trochę nie daje rady, widzicie, że on... Spróbujmy go na... Launch control nie działa. Chyba trzeba go troszeczkę tak z... pod górkę puścić, wiecie? To jest lowrider po chińsku? Może! Ale śmiesznie podskakuje. Ja myślę, że to może być fajna rajdówka, wiecie? Jest lekki samochód. Taki nie za dobry, nie? Ten samochód. Dobra, wsteczny jest teraz za długi, niestety. Specjalnie wydłużyłem ten wsteczny, żeby jak najdłużej go podtrzymać w tym staniu na kole. Ale chyba jak jest za długi ten wsteczny, to niestety, ale samochód się dusi. No 2 litry mamy tutaj do dyspozycji tylko, nie? Więc musimy ten wsteczny trochę skrócić. Coś takiego. Teraz spróbujmy. Lepiej, ale to jeszcze nie jest to, nie? O Boże. O! Wiecie co, tutaj w Fordzie jest coś takiego, że opony mogą się nagrzać. Jakbyśmy włączyli telemetrię, ja nie wiem którym przyciskiem się to włączało na Xboxie, ale można włączyć telemetrię i jak opony są zbyt gorące, to wtedy trakcja spada, więc jak za często będziecie próbować tego wheelie, to nie będzie wam za każdym razem stawał na przednie koła. Musicie trochę odczekać po jakichś tam szaleństwach, aż wam się opony schłodzą. Serio, tu coś takiego jest, nawet jak macie ten tryb arcade'owy ustawiony sterowania. Też cię mogą opony zagrzać. Teraz chwilę poczekamy i za chwilę poleci znowu. Tak, tylko tak jednorazowo, no długo się nie utrzyma w tym wheelie, ale daje radę. Czekaj, jak to wygląda od przodu. A z kamery z tego, z zewnątrz, znaczy ze środka? Czekaj, kurde, nie wiem, mogę się teraz ustawić. Wystarczy po prostu się zatrzymać i gaz. Czekaj, bo ja tu kogoś zablokowałem. Konkurenta, to jest chyba Ford Fiesta. Gotowi? Woo!
No fajnie, zrobiliśmy samochód na draga, słuchajcie. Można? Można. Najlepsze w nim jest to, że jak w odpowiednim momencie dodasz gazu, to staje nawet na... Znaczy podnosić nawet przednie koło, to jest ciekawe. Zobacz. Widzicie? Tam delikatnie, delikatnie się podnosi. Dobra, udostępnię wam ten tunik, żebyście mieli. Czekaj, zapiszemy. Save. Skąd masz tą furę? Teraz można ją sobie odblokować. Dobra, wpisujemy 1P. Możecie sobie wpisać 1P klub. Pyk. Albo zaraz wam podam też koda i możecie sobie koda wpisać od razu. Do wyścigów on będzie tragiczny i w ogóle do czegokolwiek on będzie tragiczny. On się nadaje doskonale do Willy, bo jest lekki. No i ma silnik z przodu, nie? Czekaj, musicie go najpierw odblokować. Nie jest to takie, tak, nie jest to takie szybkie, ale nie jest też trudno, no. Bardzo łatwo mi się go odblokowywało w tej playliście. Zobacz. Czekaj, oponki. Daj radę, chłop, za każdym razem, no. Tylko mówię, musicie poczekać, aż opony się schłodzą, bo jak są za gorące, to wiesz, przyczepność się psuje, nie? Więc jak teraz będziemy sobie jechać, coś tutaj porobimy, ostro pohamujemy, tam poprzyspieszamy, znowu pohamujemy, poskręcamy, to te opony będą rozgrzane i samochód nie stanie tak ładnie, nie? Więc musicie w miejscu poczekać, aż te opony się schłodzą, chwileczkę, i wtedy on sobie normalnie stanie na te przed... Kurde, jakie auto dziwaczne, daj spokój. Ale co, zrobiliśmy tuning. Ja myślę, że zrobię jakiś taki tuning do tego auta typowo rajdowy, bo wydaje mi się, że to będzie dobry samochód. Taki leciutki, malutki. Może być fajnie, nie?